Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprosić Was na prezentację parasoli reklamowych. Przygotowałem kilka modeli, od takich powiedzmy droższych, premium, do takich najtańszych typowo na rozdawnictwo. Także serdecznie zapraszam, zaczynamy. Zacznę od parasoli składanych. Co ważne, te trzy parasole, one są sztormodporne. Co to znaczy? To znaczy, że ich czasza jest tak skonstruowana, że pod wpływem silnego podmuchu wiatru może wygiąć się w drugą stronę i mamy zapewnienie tego producenta, że ona wróci do swojego pierwotnego kształtu bez żadnych uszkodzeń tutaj żeber i całej ramy. Także myślę, że na pewno zdecydowanie zwiększa to jak gdyby żywotność takiego parasola i tak jak zobaczycie, na pewno sprawia, że sprawia wrażenie bardzo, bardzo solidnego. Na początku parasol Vernier, 123 cm średnicy, także naprawdę bardzo potężny parasol, spokojnie dwie osoby mogą się pod nim zmieścić. Gumka na nadgarstek, rączka z takiego materiału soft grip, tak jak będziecie, ktoś będzie go trzymał w ręku, to uwierzcie mi, że naprawdę całkiem miły w dotyku. Oczywiście zarówno czarny, jak i granatowy z eleganckim etui w tym samym kolorze. Cóż, Wam pokazuję, jak on się pracuje. Tak jak widzicie, to akurat mam przykładowy nadruk. Oczywiście każdy z tych brytów możemy oznakować. Pałąk metalowy, tak, a tutaj właśnie rama i druty są w połączeniu właśnie z włókna szklanego, z aluminium, dzięki czemu właśnie ta czasza jest bardzo ruchoma i właśnie elastyczna i spokojnie jakieś podmuchy wiatru wytrzyma. Co ważne, ten parasol jest automatycznie zarówno rozkładany, jak i składany. Także jeden nam siłą, jaką musimy tutaj złożyć, no to z powrotem tylko pałąk i tą sprężynę naciągnąć. Także mamy ten granatowy Vernier, pokażę Wam też, jak prezentuje się czarny. Też bardzo elegancki, też uwierzcie mi, naprawdę bardzo, bardzo solidny. Naciskamy, składa się, także też możemy go sobie gdzieś na nadgarstek zaczepić. Bardzo fajnie, tak jak mówię, spokojnie dwie osoby się zmieszczą. Tutaj troszeczkę mniejszy parasol, biel. Różni się oprócz wielkości oczywiście rączką. Też z tym samym materiałem, ale jest ona zakrzywiona. Też z etui, już Wam teraz pokażę, jak on się prezentuje. Także tutaj widzicie, on jest zdecydowanie mniejszy, taki idealny powiedzmy na jedną osobę, ale też właśnie pod wpływem wiatru spokojnie wytrzyma właśnie duże podmuchy wiatru. Także też składany automatycznie. Naprawdę niewielkich rozmiarów, także spokojnie na przykład panie mogą sobie wsadzić do torebki, możemy gdzieś do plecaka, czy gdzieś w jakimś schowku w aucie, na wypadek właśnie gdyby nas złapała jakiś jesienny deszcz albo jakaś inna ulewa, także to na pewno. A tutaj właśnie Ticino, też bardzo fajny parasol, 100 cm średnicy. W porównaniu z tamtymi on tylko automatycznie się rozkłada. Żeby go złożyć, to już musimy jak gdyby użyć siły. Tak jak widzicie, kolor zielony, bordowy, ale jest jeszcze też czarny i granatowy. Gumka też w tej samej kolorystyce, też Wam pokazuję. Ściągamy tu i tak jak mówię, 100 cm średnicy, też specjalna konstrukcja, która sprawia, że jest bardzo wytrzymały i tak jak wspomniałem, żeby go złożyć, musimy tutaj pociągnąć ręką, także te tylko rozkładane automatycznie. Także to powiedzmy były te rozkładane, a teraz klasyka. Na początek taki bardzo elegancki parasol, właśnie zbudowany z aluminium, znaczy pałąk jest z aluminium, zaraz Wam pokażę, też właśnie w bardzo eleganckim etui, też tutaj z czubkiem właśnie z aluminium. Tak jak widzicie, naprawdę bardzo potężny parasol, pałąk z aluminium, tutaj żebra i rama, połączenie właśnie tutaj jest włókno węglowe, także ten parasol jest też bardzo wytrzymały. To co jest ciekawego, to 12 składało się za z 12 brytów, także trochę więcej niż standardowy. 110 cm średnicy, także też spokojnie dwie osoby mogą się pod nim zmieścić. Teraz mój
ulubieniec osobisty, sam z niego korzystam. Bardzo lekki, bo był wykonany z włókna szklanego. Pokażę Wam tutaj rączka z bardzo eleganckiej ekoskóry. Też kolor czarny i granatowy. Też tak jak widzicie, ten parasol spokojnie dwie osoby się pod nim zmieszczą, bo on ma aż 120 cm średnicy. Pałąk z włókna szklanego, żebra i rama również, także też bardzo wytrzymały, bardzo solidny i elegancki parasol. On akurat występuje bez etui, ale tak jakby serdecznie go polecam, bo od dłuższego czasu z niego korzystam i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Teraz tutaj akurat parasol, który właśnie wyróżnia się tym, że jest właśnie, czasza jest kwadratowa. To jest parasol Lugano, 104 cm średnicy. Też ta rączka soft grip, pałąk metalowy, 108 grama również metalowa, też bardzo solidne, wytrzymałe, tak jak widzicie, z nadrukiem prezentują się one naprawdę bardzo, bardzo efektownie. Też wygodna tutaj rączka, żebyśmy mogli go sobie złożyć, także wygodne w otwieraniu i zamykaniu. Tak, też bardzo ładnie się i elegancko prezentuje. Teraz trochę klasyki, bo drewniana rączka, ale o tyle fajne, że cały ten parasol obszyty jest taśmą oddaskową, tutaj na rancie to co widzicie, także po zmroku, a teraz szczególnie w okresie jesienno-zimowym ten zmrok zapada dość szybko, także osoba, która go używa, dodatkowo jest oświetlona. Także akurat tutaj zarówno pałąk, jak i rączka są drewniane, czyli nawiązują do powiedzmy takich klasycznych parasoli, które znamy od wielu, wielu lat. Na razie tylko w tym kolorze, ale właśnie z tym paskiem oddaskowym, to myślę, że też jest to ciekawa propozycja dla klientów. Tutaj mam parasole Baden, parasol Baden, akurat mam właśnie tutaj granat i czerwony, to jak widzicie też bardzo potężny parasol, bardzo solidny. Tutaj akurat ta rączka nie jest plastikowa, tylko to jest taka Eva, Eva Green, różnie to na to mówią. Ona jest też bardzo fajna w dotyku. Też potężny parasol, bo 127 cm średnicy. Także spokojnie nawet bym powiedział, że taki model rodziny 2 plus 1 spokojnie się pod nim zmieści. Też bardzo solidny, pałąk metalowy, cała ta rama i żebra również. Bardzo elegancki, naprawdę w bardzo rozsądnej cenie propozycja. Pokażę też, jak prezentuje się ten granatowy. Także mamy panel. No i teraz jeszcze propozycja też dla najmłodszych. Tutaj parasol Żabka, także też właśnie czy dla przedszkoli, dla jakichś grup młodzieżowych na obozy, także też myślę, że bardzo fajna propozycja. To warte zwrócenia uwagi, nie ma tych takich ostrych zakończeń, tak jak w tych modelach poprzednich, żeby tam nikt nie wpadł na jakiś taki pomysł dzieciaków, także dla dzieci też mamy ciekawą propozycję. To było wszystko z parasoli, ale wiadomo, że chciałem jeszcze oprócz parasoli pokazać jedną pelerynę, która myślę, że na pewno jest godna zwrócenia uwagi. Bardzo solidnie wykonana, bardzo dobra gramatura, na pewno zapewnia bardzo długą ochronę przed deszczem. Idealna myślę, że dla żeglarzy, dla osób, które nie wiem, dla harcerzy gdzieś spędzają gdzieś pod biwakiem, pod namiotem jakiś wyjazd. Oczywiście w góry dla jakichś ekip monterskich, które gdzieś tam są, muszą pracować mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, też pakowane w takie tuli. Już Wam pokażę, jak naprawdę solidny jest to produkt. Z kapturem jest z dodatkowym takim usztywnionym daszkiem. Tutaj jeszcze jest takie zapięcie, żebyśmy mogli ewentualnie
sobie to rozpiąć. Co ważne, wszystkie szwy są dodatkowo gumowane pod spodem, także to jest dodatkowe zapewnienie, żeby na szwach nigdzie nam to nie przepuszczało. Ale tak jak mówię, dla żeglarzy na jakieś wyjazdy naprawdę bardzo, bardzo fajna propozycja. To wszystko, dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Zdrówka i wszystkiego najlepszego.